Tydzień zimna, skarbów, rysunku, żywności i sztucznej inteligencji to tylko 5 z 50 tygodni w Europejskim Mieście Nauki, którym w przyszłym roku będą Katowice. W programie najbliższych wydarzeń m.in. morsowanie, rzeźbienie w lodzie, pokazy kulinarne z użyciem ciekłego azotu, warsztaty Zero Waste i programowanie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Uroczysta inauguracja obchodów odbędzie się w najbliższy weekend podczas 7. Śląskiego Festiwalu Nauki. Magda Sincewicz. To dopiero zapowiedź tego, co wydarzy się w przyszłym roku. Czegoś, co ma trafić do dziesiątek tysięcy odbiorców i pokazać, że górnośląsko-zagłębiowska metropolia to już nie huty i kopalnie. Po pierwsze, promujemy Katowice jako niesamowicie prężny, jeden z najmłodszych ośrodków akademickich w Europie, o ogromnym potencjale. Bo jak popatrzymy na potencjał ludzki, bo oczywiście Katowice jako miasto są maleńkie, natomiast jak popatrzymy na całą aglomerację, na całą metropolię i cały region, nawet szerzej niż region, na śląskość, to wydaje mi się, że tu jest ogromny potencjał. Na który składa się 7 publicznych i kilkanaście prywatnych uczelni, do tego firmy z branży nowych technologii oraz te związane z przemysłem. Inauguracją obchodów Europejskiego Miasta Nauki 2024 będzie Śląski Festiwal Nauki, który od soboty do poniedziałku odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Kiedy tylko rozumiemy działanie rzeczywistości, rozumiemy funkcjonowanie, czy to jest wzór matematyczny, czy to jest przyrząd, czy to jest rozumienie znaczenia tekstu, pojawia się w nas taki rodzaj ulgi i uśmiechu. I tego będzie pełno na tym festiwalu, zapraszam Państwa, zarówno po stronie tych, którzy to prezentują, pokazują i tłumaczą, jak i tych, którzy chcą to zrozumieć i zbliżyć się do tego. Okazji do zbliżenia się do nauki będzie w najbliższym roku bardzo dużo. Przyszły rok, 2024, został podzielony na 50 tygodni. Czyli tak naprawdę powinniśmy o tym myśleć jako o czymś, co się właściwie nigdy jeszcze nie wydarzyło w Polsce i wydarzyło się chyba tylko kilka razy w historii świata. Mianowicie 50 festiwali popularno-naukowych. Jeden się zaczyna, drugi się kończy, następny się zaczyna, kolejny się kończy, tydzień w tydzień. Dzień w dzień coś nowego, ciekawego, odkrywczego.